Nagła śmierć popularnej gwiazdy zawsze budzi sporo kontrowersji. Dla wielu federacji wrestlingu na całym świecie śmierć zawodnika wiąże się z dużą ilością pytań czy dochodzeń w sprawach bezpieczeństwa. Zawsze pojawia się jednak zasadnicze pytanie. Czy dany zawodnik brał sterydy oraz czy mogły one spowodować jego śmierć? W poprzednim materiale wymieniłem Wam największe gwiazdy WWE, które brały sterydy i środki wspomagające. W tym filmie przedstawię Wam zawodników, którzy zmarli na skutek ich stosowania. W maju 2002 roku świat obiegła informacja o śmierci Davida Smitha. Tragedia miała miejsce podczas wakacji, które British Bulldog spędzał razem ze swoją dziewczyną. Podczas autopsji stwierdzono, że przyczyną zgonu był nagły atak serca, jednak nie znaleziono jego bezpośredniej przyczyny. Lekarze stwierdzili natomiast wiele skutków wieloletniego stosowania sterydów anabolicznych oraz przerost narządów wewnętrznych wywołany zażywaniem hormonu wzrostu. Listopada 2005 roku doszło do kolejnej tragedii. Gwiazda WWE Eddie Guerrero został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym w Minneapolis. Eddie został znaleziony przez ochronę oraz Chavo Guerrero, którzy wspólnie dostali się do jego pokoju po tym, jak nie odbierał telefonów. Z raportu policyjnego wynika, że na miejscu nie znaleziono niczego, co mogłoby wskazywać na popełnienie samobójstwa. Późniejsza autopsja wykazała, że przyczyną zgonu były problemy serca wywołane stwardnieniem tętnic. Magazyn Sports Illustrated prowadziło dochodzenie w tej sprawie i bazując na informacjach, które później opublikowali, Eddie miał zażywać hormony wzrostu oraz sterydy anaboliczne, co mogło być pośrednią lub nawet bezpośrednią przyczyną problemów z sercem w stosunkowo młodym wieku. Dodatkowo już wcześniej, podczas walki na gali WWE SmackDown doszło do bardzo poważnie wyglądającego incydentu z jego udziałem. Cała sytuacja wyglądała bardzo poważnie i była spowodowana problemami z sercem i wydolnością organizmu. W 2014 roku byliśmy świadkami wprowadzenia jednej z największych ikon wrestlingu do WWE Hall of Fame. The Ultimate Warrior po wielu latach oczekiwania powrócił do WWE jako ambasador. Podczas swojego ostatniego wystąpienia na gali WWE Raw w Nowym Orlanie poruszył temat śmierci. Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. The spirit of Ultimate Warrior will run forever. Krótko później zmarł na zawał serca. Bret Hart zapytany o śmierć Warriora i możliwość zażywania przez niego sterydów odpowiedział: myślę, że nikogo nie zaskoczy fakt, że on brał sterydy przez bardzo długi czas i nie wiem, czy kiedykolwiek przestał. Autopsja wykazała, że organizm Ultimate Warriora był całkowicie zniszczony, a jego kondycja zdrowotna przed śmiercią była w krytycznym stanie. Prawdziwa tragedia miała miejsce 24 czerwca 2007 roku, kiedy Chris Benoit zamordował rodzinę i popełnił samobójstwo. Wszystko było spowodowane przez stosowanie niebezpiecznej mieszanki leków, sterydów i hormonów. Jak wykazała autopsja, Chris miał trzykrotnie powiększone serce, co wynikało z choroby oraz stosowania hormonów wzrostu. Na dodatek, jak podała policja, jego mózg był w tak złym stanie, jak mózg kilkudziesięcioletniej osoby z Alzheimerem. Na ten temat zrobiłem specjalny odcinek, do którego link macie w opisie i komentarzu. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną część z serii Ciemna Strona Wrestlingu, to zostawcie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem.
Dziękuję za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że widzimy się oraz słyszymy już niedługo. Trzymajcie się, cześć!